Poznaliśmy laureatów 51. noworocznej edycji raportu CSR. To największy i najstarszy magazyn poświęcony społecznej odpowiedzialności biznesu i działaniom firm na rzecz zrównoważonego rozwoju. A ci laureaci to Platforma Przemysłu Przyszłości i Carrefour Polska. Czasy pandemii pokazały, że jeżeli nasza firma nie działa w świecie online, może zniknąć z rynku. Sprzedaż przez internet, elektroniczny obieg dokumentów to powinna być podstawa, tym bardziej, że jesteśmy w czwartej fazie pandemii. Niestety, jeżeli chodzi o transformację cyfrową, Polska znajduje się w ogonie Europy. Tym firmom, szczególnie małym i średnim, które chcą dokonać cyfrowej zmiany, może pomóc właśnie laureat naszego konkursu Platforma Przemysłu przyszłości. Ale firma to także ludzie, i mimo że Pracowaliśmy albo jeszcze pracujemy zdalnie, z domu, to tak naprawdę zbliżyliśmy się do siebie. Relacje między pracodawcami i pracownikami stały się bardziej ludzkie. Staliśmy się dla siebie właśnie ludźmi. I drugi laureat to firma, która bardzo y, wspiera swoich pracowników to Carrefour Polska. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w Carrefour Polska pracują cztery pokolenia. Tworzy się zespoły młodszych, starszych. Y, Kobiet, mężczyzn, ludzi z większym i mniejszym doświadczeniem. Carrefour zdecydowanie stawia na różnorodność, która może sprawić, że lepiej będziemy wyczuwać potrzeby naszych konsumentów. Carrefour Polska został także laureatem konkursu Pracodawca godny zaufania. Za nami 11. edycja raport CSR był patronem medialnym. To nie jedyny laureat tego konkursu pełna lista laureatów. W najnowszym numerze właśnie raportu CSR. A skoro wywołałem temat różnorodności, chciałbym zwrócić uwagę, że jest to bardzo ważne określenie w idei ESG. Zachęcam wszystkich przedsiębiorców, żeby zapoznali się z tym skrótem, który po przetłumaczeniu oznacza środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny. O bezpieczeństwo naszej planety, o bezpieczeństwo społeczne. Nie mogą już teraz dbać jedynie rządy i międzynarodowe organizacje. Także firmy muszą włączyć się właśnie w walkę o lepsze jutro naszego świata. Dlatego 26 stycznia Instytut ESG, wydawca raportu CSR, organizuje pierwszy kongres ESG. Razem z przedstawicielami instytucji państwowych, biznesu, świata nauki będziemy chcieli stworzyć wytyczne i standardy ESG dla polskich firm, szczególnie tych małych i średnich. Dlaczego jest to tak ważne? Już od 2024 roku wszystkie firmy, które zatrudniają powyżej 250 osób, będą musiały prezentować swoje działania właśnie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Oczywiście to nie wszystkie tematy, które znajdą państwo w najnowszym numerze raportu CSR. Zachęcam do lektury, do odwiedzenia strony www.raportcsr.pl. Jesteśmy z państwem już od 12 lat, pokazujemy najciekawsze inicjatywy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Zachęcam firmy do naśladowania i do lektury raportu CSR.